Iga Skrzypczyńska, lekarz radioterapeuta. Dysponujemy dwoma takimi aparatami. Dodatkowo na terenie naszego ośrodka znajduje się też tomograf komputerowy. Tomograf ten jest nam potrzebny do tego, aby każdemu pacjentowi na początku leczenia, planowania leczenia, wykonać tomografię, na podstawie której realizowany jest indywidualny plan. Nasz sprzęt ma możliwość realizowania techniki IMRT i to do tego w bardzo szybki sposób, co oznacza, że to skraca jednostkowy czas leczenia, czyli podania jednej ekspozycji u chorego. To znaczy, że ma w ciągu dnia mniej czasu zajętego, a dodatkowo każdy z naszych sprzętów jest wyposażony w funkcję bardzo dokładnego obrazowania. Nasi chorzy mają tworzone wirtualne plany na stacjach do planowania, a później na podstawie zdjęć, jakie są, lub też obrazów, jakie są wykonywane na tomografię, możemy bardzo precyzyjnie zweryfikować, czy w należyty sposób to leczenie jest realizowane. Słychać też w tle muzykę. To jest jakiś sposób na dodatkowy jakiś bodziec? Na pewno nie na bodziec, ale będziemy się na pewno starali stworzyć tutaj miejsce przyjazne dla pacjenta, w którym pacjent będzie czuł się należycie zaopiekowany i właściwie leczony. Stąd też będziemy starali się do pacjenta podejść całościowo i zadbać też o jego dobrobyt. Jest to technika kosmiczna, ale technika techniką, a ważne jest też to, w jaki sposób ona jest wykorzystana. I chcę podkreślić, że cały nasz personel bezustannie się kształci i szkoli do tego, aby mieć wiedzę, żeby w jak najlepszy sposób właśnie te możliwości techniczne aparatu wykorzystać. No właśnie, bo sprzęt to nie wszystko, to jeszcze ludzie. Kto będzie tu pracował? Jacy specjaliści? Specyfika radioterapii polega na tym, że wymaga specjalistów z kilku dziedzin. Na pewno jest wymagany lekarz radioterapeuta, który zajmuje się całością procesu radioterapii, ale niezwykle ważni w całym systemie leczenia są również fizycy medyczni, więc jest osobny zakład fizyki medycznej, który zajmuje się doborem bezpośrednim terapii układu wiązek. Jest też zakład elektroniki medycznej, który sprawuje pieczę nad całą naszą aparaturą, a oprócz tego technicy obsługujący cały sprzęt, no i personel pielęgniarski. Tutaj jeszcze mamy, w tym budynku jeszcze znajduje się urządzenie, które ma 6 lat chyba, ale ono jest jeszcze w pełni sprawne. Czy to jest takie same urządzenie, czy to jest inne, o innym charakterze badań? To znaczy, poza tym, że jest to urządzenie, które ma 6 lat, to co do możliwości technicznych tego aparatu, to jest on dodatkowo wyposażony w każdą z każdą tych dodatkowych funkcji, o których wspomniałam wcześniej, czyli bardzo dokładnego obrazowania, weryfikacji ułożenia pacjenta i bardzo precyzyjnej możliwości napromienienia tego. Ile osób może zostać zbadanych takim sprzętem? Jesteśmy w stanie w czasie jednej zmiany pracy takiego aparatu leczyć około 30 chorych na jednym z aparatów.